Halo, halo, witam w drugim naszym odcinku z gry Europa Universalis 4, gdzie dążymy do wielkiej Polski, by ta Polska była wielka, potężna, była jednym z największych krajów, a więc kontynuujemy i tak sobie wziąłem królewski mariaż, czyli Royal Marriage z Austrią i oni powiedzieli, chcemy sojusz, teraz mówią, nie chcemy sojuszu. Przed chwilą powiedzieli, chcemy sojusz, więc my tylko wyczekujemy okazję, aż oni powiedzą, my jednak chcemy ten sojusz. Czekamy tylko na to. Weźmiemy sobie sojusz z Austrią. I to już będziemy naprawdę mocarni. Oni nadal nie chcą sojuszu, dlatego może ja im wyślę pieniądze, co? Im wyślę 100 dukatów. Wy będziecie jeszcze potężniejsi. W sumie to te pieniądze mi są niepotrzebne. Wyślę im 200. Poprawię z nimi relacje i oni będą musieli chcieć z nami sojusz, tak jak myślałem. Oni nas teraz kochają, oni mówią, ujejciu! Ojej, to wy Polska, my chcemy z wami sojusz, wy jesteście niesamowicie potężni i wysyłacie nam pieniądze. Dzięki czemu teraz Austria zyska 200 dukatów, jest jeszcze bardziej potężna. Jest jeszcze lepszym sojusznikiem. Jest jeszcze lepszym sojusznikiem, a więc Austro, Austro, Austro. Niesamowity z wasz sojusznik. A więc mamy sojusz z Austrią. Austria ma jakieś wasali? Austria, Austria, Austria... Austria nie ma wasali chyba. Teoretycznie, jakbym teraz zaatakował na przykład taki zakon krzyżacki, Austria by nie wzięła udziału w wojnie? Dlaczego? Fighting in another war. Aha, walczy w innej wojnie. War exhaustion... Aha, dobra. Okej, czy walczy po prostu w innej wojnie, więc nie weźmie udziału na razie w naszej. Ale to na pewno nas przybliża gdzieś tam, jak Austria weźmie udział w wojnie z choćby na przykład takim zakonem krzyżackim Magdeburgiem i Węgrami, no to weźmy sobie oczywiście sojusz z Bohemią, przecież halo przyjaciele, jakby inaczej, choć teraz nie mogę wziąć jeszcze sojuszu, wezmę go dopiero w 54, kiedy będziemy mogli sobie tutaj zanektować Mazowsze, bo wtedy słuchajcie, tutaj mam, jak widzicie na dole, diplomatic relation, mam 0 aktualnie, bo mogę mieć 4 dyplomatyczne relacje i aktualnie mam jednego wasala, drugiego wasala, jednego sojusznika i jednego tutaj też sojusznika, tak? Czyli teoretycznie mam 4 relacje. Jeżeli miałbym 5 relacji, to otrzymywałbym minus 1 punkt i zamiast 7 otrzymywałbym tutaj 6 punktów. A te punkty wymienia się na przykład na technologię, czy tam inne różne potrzebne rzeczy. Więc to się nie opłaca. Może koniecznie chcemy na przykład od razu ścisnąć na przykład zakon krzyżacki, ale to nie ma sensu, bo na razie jak widać tutaj Austria prowadzi wojnę z... Ojej, no nie wierzę. Nie wierzę. Aragon... Oj! Niedobry event jakiś. Otrzymaj 100 administracyjnej. Sandomierz will be seat NF Cardinal. Będę miał nowego kardynała, czy co? No to tu pisze, że Sandomierz otrzyma tak nowego kardynała. Ale stracę 100. A co to mi da? Sandomierz. Czy ty... Sandomierz. Nowy Sandomierz. I co to mi da? Dobra, może weźmy tą opcję chociaż raz, co? Sprawdźmy co to na... Dwóch aktywnych kardynałów. Nie rozumiem. Nie wiem co to dało. Nie wiem, straciłem 100 administracyjnych. Myślę, że kardynałowie to są chyba to, ci tutaj. Więc chyba mogę kolejnego zatrudnić. Spoko też w sumie. Zobaczę, jakie to jest piękne, Boże Święty. Francja dostaje wpytę. Francja i Hiszpania... Francja i Hiszpania dostaje wpytę. Przez samą Austrię. No i tam ten Aragon. Tak to jeszcze nie miałem, że dwa najpotężniejsze tutaj kraje świata dostałem w dupę. Nie, no tak to jeszcze nie było, naprawdę. Zwłaszcza jak jadą tutaj Kastylię. Niesamowite, jestem ciekaw co tutaj zabiorą z tej wojny. To jeźdźcie, to już z Francji nie zostanie zbyt dużo. I z Kastylii, choć nadal będą potężni. Zobaczmy tutaj, tak jak myślałem. Otomani zjedli tutaj.
tutaj to jakieś tam państwo. I Karaman zjadł tutaj to państwo, co tu istniało. Więc Karaman mógłby być nawet zacnym przeciwnikiem na Ottomanów, tylko by musiał mieć z czymś sojusz. Z czymś dobrym jakimś krajem. Albo zjeść na przykład Dulkair, a potem zjeść Akyukunyulu, czy jak to się tam czyta, tu pisze Akyukunyulu. Akyukunyulu. Więc jakby to zjadł, to naprawdę byłby dość zacnym przeciwnikiem na takich Ottomanów. Na pewno nie zabraliby sobie od tak, tylko zabraliby po jakichś walkach. I tak by zabrali, bo to są Ottomani, ale... Ale zabraliby to dopiero po jakichś dłuższych tam walkach. Czy my chcemy sobie ustawić rywala? Oczywiście, że chcemy. Ale nie mamy aktualnie kogo, bo jeżeli... Nie mogę. Po prostu nie mogę wybrać sobie żadnego rywala. Więc to trochę lipa. Czekamy, aż Austria skończy wojnę i pomoże nam w wojnie. To jest bardzo ważne. Trochę to potrwa. W tym czasie oczywiście weźmiemy sojusz z Bohemią, która ma sojusz z... Nie ma sojuszu? Okej, nie ma sojuszu. Ale my weźmiemy sobie z nim sojusz, ale jeszcze nie. Nie chcecie sojuszu? Silesia i ze... A, wziąłem Silesię zamiast... Zamiast Czechów. Nie chcę Pomeranie, Boże, Bohemia. Chcecie, no to spoko. Nie ma problemu, choć Pomorze też by było dobrym sojusznikiem. Tu by sobie coś zabrało. Na przykład tu Neumark, ja bym sobie wziął te wszystkie pół kraju. I chcemy na pewno zabrać te tu prowincje. Te tu prowincje sobie zabrać, bo one nas tu przeprowadzą ładnie. I byśmy wzięli zakon liwoński. Czekaj, ja mam takie lagi, halo. Już nie mam, ale przed chwilą były. Znowu są. Że to tak zawsze, no ja się nie dziwię. Cała gra musi ogarnąć tutaj wszystko, wszystkie te kraje i... No zobaczmy, no kurde, tutaj wygrałem. Niesamowite, jak tutaj... Jak ta Austria już zumiarzy. Ciekawe, czy Portugalia coś otrzyma. Na pewno zabiorą jakieś prowincje. Galicja. No ciekawe. Na pewno. Okej. Ciekawe. Jeszcze 4 lata i będziemy mogli sobie tutaj... O, proszę, bunty. Niesamowite. Wiem, co można zrobić teraz. Administracyjny, 10 prestiży. No nie, na administracyjny. Ej, wiem. Może byśmy wsparli tak... Sparli te bunty tu, co? Ojej, czy ile bym musiał płacić? O nie, ile pieniędzy. Halo, nie stać mnie. A szkoda, bo tutaj... Ja bym na przykład chciał... O, proszę, chciałbym, żeby... Na przykład te dwa, żeby te... To było ciekawe. Na pewno te dwa to ja bym wspierał, te bunty. Ale nie stać mnie na to. Więc nie będę tego robić. O, no nie, no Francja to w ogóle zagarnięta cała. Nie ma szans. Jeszcze Burgundia wzięła udział w wojnie. O nie. Wszystko zabiorą. Wszystko. Rozkradną cały kraj. Aragon. Portugalia. Niesamowite po prostu. No już super. Węgry sobie już poradzili. Okej, jeszcze 4 lata. To jest niesamowite, jak to się zakończy, to będzie bardzo ciekawe. A proszę, Lubeka zabiera tutaj sobie Mecklenburg. A gdzie jest Lubeka? To jest Lumburg, a Lubeka? To nie jest Lubeka. Gdzie jest Lubeka? Halo. No nie wiem, nawet to państwo nie wiem, gdzie jest w ogóle. A, to jest to. Okej. Super, dobrze. Niech przegrywają. O, super, świetnie. Teraz jak wypowie na pewno wojnę, na przykład bym wypowiedział, to właśnie, nie wezmę udziału. Się nie dziwię. Ej, Austria by wzięła u nas, ciekawe. Czy nie?
Nie, no, prowadzą inną wojnę. Czy Austrii to tam lata, no i tak wygra. O proszę, przegrała jedną bitwę, niesamowite. Aż 500 umarło. Nie, no to w ogóle nie ma szans tu. Nie ma o czym mówić. Czemu na przykład taka teraz Granada nie weźmie udziału w wojnie z Kastylią? Tego nie rozumiem, trochę by też zabrała sobie. Chyba, że to są jacyś wasalowie. Mam sojusz z Tunisem. O, proszę bardzo. Dużym państwem nawet. Tak średnio mocnym bym powiedział. Ale dużym, ale dużym. Ma biedne prowincje. Naprawdę biedne prowincje. No to Afryka, nie? Za to mamy Lucy, mają bogate prowincje. Że w sumie też biednie, ale oni są duzi i w ogóle potężni i mają... Mają bonusy pewnie też. Timurydzi to w ogóle, co jejciu. Proszę bardzo, zobaczmy. Moskwa walczy z Złotą Ordą i z Kazaniem. I z Kazaniem? O proszę bardzo, niesamowite. No, Kazan jeszcze dostaje w pierwszy od Nogaju, okej. Ale tutaj widzę, oj, ciekawe się dzieje na tym świecie. No, nudno to nie będzie. Nudno na pewno nie będzie. O proszę, zakończyła się wojna. Ojejciu, 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 o nie, jak złym trzeba być. O proszę, aż się popłakałem ze śmiechu naprawdę. Niesamowite, zobaczcie na to. Czy wy to widzicie? To już nie ma Hiszpanii. To sobie zabrała Aragon. Jeszcze uwolnili państwo, które się nazywa Nawara. Jeszcze zabiera to Aragon. Niesamowite. A Francja? Francja jeszcze zostaje wpyte. Czy coś zabrali? Zabraliście? Chyba nie. Czyli Austria, Austria, Austria. Czy ty prowadzisz jeszcze wojnę? Prowadzisz. Z Nawarą. Długo sobie nie poprowadzisz tej wojny w sumie. Więc ja już bym się tu przymierzał do wojny. Tylko wojna maksymalnie za jakieś 6 lat, 7 wybuchnie. Razem z Zakonem Krzyżackim, ponieważ dopiero za 6-7 lat zanektuje to w sumie za 4 lata, ale będzie to trwało jakieś też 2 lata. Wtedy wezmę sojusz z Bohemią, jeżeli dobrze pójdzie i na przykład taka Bohemia nie będzie prowadzić wojny, to wygram, zabiorę, wezwę sojuszników i będzie ok. Oj, teraz Burgundia jest w trochę słabej sytuacji. Ponieważ ona sama teraz została i prowadzi wojnę z Francją, a nie, jednak nie. Jednak nie. Jednak dużo państw prowadzi, okej. Co jak... Co niesamowite po prostu, niesamowite. Czy my mamy jakąś misję? Mieć 50 prestiżu, to da się zrobić, da się zrobić. Okej, jeszcze 4 lata to sobie zabierzemy co nasze. Austria już nie prowadzi wojny. Proszę bardzo, niesamowite. A Nawara? Co się z nią stało? Nic chyba. Okej, czy jakbyśmy teraz na przykład zaatakowali Zakon Krzyżacki, to byście wzięli udział, niesamowite. A już? Już nie istnieje takie państwo jak Magdeburgo. Oni wszystko okupują. Lubek. Lubek. Okupuje wszystko co może, niesamowite. Nawet taką Brandenburgię. No, Boże święta, ja z wami sojusz chciałem mieć. To byłby błąd. Aragon, niesamowite. Co się porobiło na tym świecie? Zobaczmy jak ta Moskwa. Na razie nic się widzę tutaj, nic się nie stało. Powstało jakieś chyba państwo nowe. W Moskwie. Czyli dostała w pierwszy pewnie. Dobrze. Moskwa potężna, Moskwa zwana. No to wszystko teraz mówi, że my przetrwamy. Że my zabierzemy, że dobrze myślę. Wszystkie znaki na niebie tak mówią. Niech sobie czas tutaj leci. Nie mam już miejsca na dysku i po prostu tak mi lami cała ta gra. Zastanawiasz się, co ma miejsce na dysku do gry? To ci powiem. Ponieważ nagrywam, a tam nie ma miejsca.
Stało pewnie jakieś 10 GB. A z racji tego, że dzisiaj postanowiłem nagrać frapszem, to wiadomo, że jeden plik nagrywa mieści jakieś 40 GB. Więc sorry za te lagi. Sorry, naprawdę. A to widzicie. Czasem są, czasem znowu są. Nie wiem, czym jest to spowodowane. No to zobaczcie, nawet jak mapę przewijam. Trochę wkurwiające, ale dobra, przeżyjemy. Szczególnie jak widzę, jak wszystkie państwa prowadzą wojnę, a ja sobie tu spokojnie żyję z moim potężnym sojusznikiem Austrią oraz tutaj Litwą. Pam 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 pam. No trochę jeszcze musimy poczekać, aż zanektujemy Mazowsze. Jeszcze 3 lata minie. Zobaczcie, Austria. Austria sobie teraz jednoczy wszystko, co może jednoczyć. Już zaraz będzie miała 50 tysięcy wojska. No my mamy 20, więc... Myślę, że nie będzie jakieś... Zobaczmy sobie stan liczebny zakonu krzyżackiego. Tak jak to jest po angielsku, to jest Teutonic. Okej. Czyli szukamy pod ty. Okej, mamy 14 tysięcy, manpower 15 tysięcy. No to jesteśmy sami lepsi od zakonu krzyżackiego. A co dopiero po zwasalizowaniu, zanektowaniu Mazowsza. O, proszę bardzo, ktoś dzwoni, dajcie mi sekundę. Gramy dalej. Nie ma to tamto, czekamy 4 lata. O nie, kolejne. Nie no, chcę 100 administracyjnej tego, punktów. Zaraz wejdziemy na nową technologię administracyjną. No do militarnej to nam daleko, ale tutaj zobaczcie, z administracyjną mamy 10 dostajemy aż, więc... Mocarnie. Ale musimy dobić do 10 poziomu, więc... Choć teoretycznie mógłbym wyrównać. Dobra, weźmy sobie to i teraz wszędzie mamy po 7. To myślę było chyba najrozsądniejsze. 7 to dużo. Mamy dobrego króla. Węgry mają lepszego. Bohemia, no... Austria ma na pewno chuj. Nie, Austria nie masz tak dobrego króla. Tak w ogóle tutaj mamy papiestwo, ale to wszystko tutaj dostajemy punkty papieskie i możemy je wymienić na różne takie. Lub możemy mieć papieża w swoim kraju. Takiego Jana Pawła II. Więc spoko. Więc, ale ja zawsze wymieniam na punkty, bo po co mi papiestwo? Niepotrzebne trochę. Niepotrzebne i w sumie to teraz nic nie będziemy ciekawego robić, dlatego widzimy się w kolejnym odcinku, w którym już weźmiemy sojusz, ja sobie te 3 lata teraz minę, zanektujemy sobie tutaj Mazowsze i wszystko będzie ładnie, pięknie. Dzięki wielkie, że obejrzeliście, cześć, na razie, był z wami Czechu. Złapkuj, skomentuj i zasubskrybuj. Pa, pa.